sobotę 10 lutego w Domu Ludowym Goleszów Równia odbyło się spotkanie sprawozdawcze 18 Oddziału Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy. Tak, szanowni państwo, mamy spotkanie sprawozdawcze po raz 28 w tym lokalu. Zaszczyt obecnością generał w stanie spoczynku pan Kempara plus inni znakomici goście jak co roku. I będzie to krótkie sprawozdanie na temat naszej działalności za rok 23 i 24 plus wyróżnienia i medale dla naszych członków i gości za, którzy nam pomagają utrzymać nasze towarzystwo jako sponsorzy i sympatycy naszego związku. I teraz myślimy, że trwamy do kolejnego jubileuszu 35-lecia. W zeszłym roku była zmiana naszego kierownictwa, został obrany nowy zarząd. Myślę, że z tym zarządem dotrwamy do 35-lecia, no i myślę, że będziemy razem wspólnie świętować wszystkimi spadochroniarzami. Jeszcze będzie przyjmowanych trzech nowych członków, myślę, że zdrowie pozwoli, że wszyscy dojadą, plus wyróżnienia za skoki, za inne rzeczy. Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie około 50, dokładnie 8 członków liczy nasze stowarzyszenie, członków czynnych, plus inni członkowie wspierający i sympatycy. I są również dużo moich koleżanek, to znaczy, którzy są sympatykami naszego związku i z członkami wspierającymi. Dlatego każdy może być u nas w członku się znaleźć, czy to jako członek rzeczywisty, musi mieć oddany przynajmniej jeden skok na samodzielnie, lub jako członek wspierający, nie musi mieć skoku, ale może z nami tutaj bywać, świętować i cieszyć się zabawą wspólnie z wszystkimi spadochroniarzami z całego naszego tutaj powiatu cieszyńskiego i również Polski. Koleżanki, koledzy, szanowni państwo, w zasadzie mój głos to jest tak trochę nawiązanie do dyskusji, jednocześnie jako gościa. Głównie chciałem podziękować za zaproszenie prezesowi Bogdanowi. Jest to miejsce, w które bardzo lubię przyjeżdżać. Ale tu jestem nie dlatego, że lubię tu przyjeżdżać, to się strasznie gościnnie, macie taką fajną swoją specyfikę, ale też dlatego, żeby uszanować waszą działalność. Co robiliście, to przekazał właśnie już prezes Bogdan. Także to jest jak gdyby ta część odnosząca się działalności. Jesteście oddziałem rozpoznawalnym, bardzo cenionym i takim jednym z najbardziej prężnych. A już na pewno macie najpiękniejsze miejsce z oddziałów, jak to wasze miejsce tutaj i to na dole. Chciałem wam za to podziękować za waszą działalność i skorzystać z okazji, jak już jestem, podziękować wszystkim organizacjom oraz wojsku za wspieranie i współpracę z tym 18 oddziałem, również władzom samorządowym, które tu siedzą, również za współpracę. To jest taka działalność zwrotna. Wy nawzajem się wspieracie, oddział z kolei was, ten region promuje na zewnątrz, czy 18 batalion. To bardzo fajnie współpracuje. Chciałbym też pogratulować tego, że młodzież wcielacie i gratuluję tym, którzy wstąpili właśnie do oddziału, a dostaną za chwileczkę legitymację. Chciałbym iść trochę do przodu i pogratulować tym, których wyróżniliśmy albo z ramienia zarządu głównego, bądź też z ramienia oddziału. A nam wszyscy państwo, kochani koledzy i państwo, życzę kontynuacji tego kierunku, takie fajne atmosfery, jaką macie. I tak trzymajcie, tak jakby powiedział Karol, trzymajmy się w kupie, bo kupy do nich nie ruszy. Tak, Karol? Tak. I tym akcentem bym chciał zakończyć. Dziękuję bardzo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.